Dla mnie jest coś takiego w tych dobrych porażkach, w tych sytuacjach właśnie takich trudnych, to, że my musimy wyjść z jakiegoś schematu działań. I to jest tak naprawdę najtrudniejsze. My musimy zrobić taką weryfikację i tak spojrzeć na swoją pracę, na swoje działania, że musimy z jakichś intuicyjnych działań, czy z naszych przyzwyczajeń, czy właśnie jakby takich po prostu schematów, którymi gdzieś działamy, musimy przejść do nowego porządku. Przechodzenie przez trudne sytuacje daje taką wiedzę na temat siebie i swoich reakcji, też wspólnika, wspólniczki. Jak zareagujesz i jak to będzie wyglądało? To jest bardzo podobna sytuacja jak z tą kontuzją, tak? To nie była moja pierwsza kontuzja. Pamiętam, że przy pierwszej byłam totalnie załamana. Świat mi się po prostu zawalił. Uważałam, że jestem już kaleką, że to jest koniec mojej kariery sportowej. Przy drugiej podeszłam do tego zupełnie inaczej. Po prostu potraktowałam to zadaniowo. Okej, jest kontuzja, przykro mi, to będzie jakaś przerwa w moim życiu, ale wiem, co muszę zrobić. Muszę znaleźć dobrego lekarza, muszę umówić termin operacji, a potem się dobrze zrehabilitować. I wierzę w to, że wyjdę z tego mocniejsza, bo psychicznie będę już inną osobą. To co? Zeszło z Was troszkę już? Nie co bardzo. Zaraz się dopiero pojawi. Panie prowadzący, czy tak, tak, czy tak lepiej? Jak Wam jest wygodnie? Czujcie się swobodnie, jakbyśmy siedzieli sobie normalnie w kuchni i rozmawiali o rzeczach przyjemnych. Na przykład o porażkach, bo taki jest dzisiaj temat. Ach, to bardzo przyjemna sprawa. I zastanawiam się, co Wam przyświecało, że tak napisałyście, że akurat to? Akurat porażki? Tak. Trochę już na ten temat powiedziałam przed wejściem na wizję. W backstage'u. Tak, że osobiście jestem lekko znudzona, albo inaczej mam przesyt takich słodkich rozmów o tym, jak to się ostatnio rozwinęliśmy, naprawiliśmy, jak wszystko jest wspaniale, dobrze, pięknie, a nasze życie jest typowo instagramowe, bo uważam, że tak nie jest i nawet w procesie rozwoju, który przechodzimy, ja też uważam, że jestem cały czas w takim procesie, wciąż mam bardzo dużo trudności w życiu, dużo problemów, może nawet ta świadomość, która się pojawia, wręcz utrudnia czasami życie, bo jest właśnie bardziej prawdziwe, dlatego temat porażek i błędów jest mi super bliski. Też mi się wydaje, że gdzieś jest trochę jakby nudy tym sukcesem ciągłym i mimo, że my też pokazujemy nasze sukcesy i to jest naturalne, jakby bez sukcesów nie byłoby też tych porażek, jakby tutaj też są te dwie... Bez porażek sukcesów. Tak, to są jakby dwie mocne zależności i w jedną i w drugą stronę, tak, bo jeśli chce się osiągnąć ten sukces, no to jest to droga nie zawsze po prostu gładka, prosta, tylko też często wyboista, czy właśnie jakby potrzebna jest w tej drodze autorefleksja i po prostu jakby też tym, no tymi samymi sukcesami jakby no to można się po prostu zakopać i można też jakby pomyśleć, kurczę, wszyscy odnoszą sukcesy, a co ja robię nie tak, że tych sukcesów gdzieś nie ma, więc jakby tutaj właśnie możemy na początku rozmowy jeszcze wspomnieć o tym, że sukcesy na koncie mamy, ale, ale żeby jakby też tu nie była rozmowa jakby dookoła jakiejś właśnie porażkowej pracowni, bo za taką się nie uważamy. Natomiast jakby te i sukcesy i porażki są nam bliskie i też gdzieś no, nie boimy się tego mówić otwarcie, że są. Powiedziałabym wręcz, że one po prostu idą w parze. Sukces jest razem z porażką bardzo mocno związany. No właśnie, to wszystko jest bardzo ciekawe. Ja byłem zaskoczony mocno, jak zobaczyłem, kiedy ustalaliśmy scenariusz rozmowy, jakiś temat, wokół którego będziemy krążyć, bo złożyło się kilka rzeczy. Jedna jest taka, że kilka miesięcy temu, kiedy zapytałem społeczność, na jakie tematy w tym roku chcieliby nasi słuchacze, nasze słuchaczki chcieliby usłyszeć, no to tam pojawił się temat, że chcemy posłuchać o błędach. Nie? Czyli to, co powiedziałaś, Kasia, że mamy, architekci zresztą kuluarowo mówią, wiesz, no ile możemy słuchać o naszych koleżankach i kolegach, przecież ich znamy, wiemy i tak dalej, nie? Pomówmy o czymś trudnym. I ten temat się tam pojawił. Druga rzecz jest taka, że na Archideju Jesiennym, gdzie miałem przyjemność prowadzić blog, Jan Sikora powiedział takie zdanie, zapisałem je sobie, że błędy popełniamy wszyscy, a sukces jest miarą i sumą porażek. Tak, czyli my po prostu tak mówimy o tych sukcesach, ale nie mówimy o drodze, która do tego sukcesu prowadziła, ile razy się potknęliśmy, pomyliliśmy, coś nam się nie udało, nie wyszło i tak dalej, nie? Więc jest to super ciekawe. No więc, żeby zacząć, taki wstęp tutaj został zrobiony. Drodzy Państwo, Antonina Sadurska, Katarzyna Burak, pracownia Fuga Architektura. Będziemy mówić Kasia, Tosia w takim gronie.
Super. Dziewczęta, to powiedzcie w takim razie, porozmawiajmy o tych trudnych tematach, bo prowadzicie pracownię razem, tworzycie super duet, macie na koncie wiele fantastycznych projektów i jesteście już cenione i znane w środowisku. Co do tego doprowadziło, czym dla was jest porażka? Jaką wy macie definicję tego? To jest tak, że jak się zastanawiałyśmy, to tak naprawdę tutaj o tej porażce, o której myślę, że będzie tematem właśnie tej naszej rozmowy, to jest sytuacja, która zatrzymuje całą machinę. Jest jakiś konglomerat po prostu zdarzeń, który sobie leci i nagle po prostu jest ten moment jakby wypłynięcia na powierzchnię i my momentalnie musimy zatrzymać jakby tutaj bieg działania. Musimy my poświęcić godziny nad tym, żeby się zatrzymać, żeby odłożyć obowiązki, które są codzienne, które też mają swoje terminy, jakby tutaj nie możemy o nich zapomnieć. Natomiast to jest ten moment właśnie jakby wychwycenia tego, że to jest naprawdę jakaś porażka tutaj się dzieje, aczkolwiek ja w ogóle bardzo rzadko używam słowa porażka tak naprawdę, więc jakby tutaj mówię bardziej o jakichś trudnościach, sytuacjach do rozwiązania, do przejścia, rzadko w ogóle w życiu czy prywatnym, czy zawodowym używam tego słowa. Natomiast jakby tutaj właśnie jakby ta tytułowa porażka to jest taka sytuacja. Mam taką też sytuację właśnie jak mówię o tej porażce, która zatrzymuje tę po prostu codzienny pęd. I mam taką sytuację z Kasią przed oczami, kiedy właśnie w pewne letnie, niedzielny poranek idę sobie przepięknymi uliczkami Mokotowa, to słońce na mnie pada, promienie słoneczne oświetlają właśnie uliczki mnie i idę sobie do Kasi i zdawać by się mogło, że właśnie jakby takie fajne spotkanie dwóch przyjaciółek właśnie rozpoczęte, moje dzieci pojechały z tatą gdzieś tam spędzić sobie niedzielę, ale nie, właśnie to nie było jakby towarzyskie miłe spotkanie po znalezieniu się właśnie w przepięknych wnętrzach, które też działają kojąco wnętrze domu Kasi. No zastałam Kasię w łóżku, bo to też jakby był dla niej trudny. To nie była niedziela po imprezie. Tutaj po prostu jakby życiowa sytuacja Kasię zmusiła do właśnie pobytu stałego w łóżku. Może Kasia rozwinie jeszcze temat, nie będę, ale i ja siedząca właśnie naprzeciwko Kasi i po prostu rozmawiająca o takich... W dalszych losach firmy tak naprawdę, żeby przybliżyć historię. Ja w minionym roku miałam kontuzję, która skończyła się operacją dosyć poważną, operacją kolana, więc kilka tygodni spędziłam w łóżku i to zbiegło się z... Moim urlopem, to jedno. Z urlopem, w tym samym momencie z odejściem jednej z naszych najlepszych pracownic, architektek, która postanowiła przejść na swoją działalność, w zasadzie wrócić, bo wcześniej też ją miała, potem przyszła do nas i znowu wróciła. I odejściem jeszcze jednej koleżanki z zespołu, więc w momencie, kiedy ja byłam nie tak zdolna do pracy, psychicznie też w totalnym dołku, powiedziałam, że to jest czas, kiedy nie będę rozwijała swojej pasji, która mi daje ogromne ukojenie, jest odskocznią od pracy. Mówimy o wspinaczce. Tak, że będę uziemiona. Odchodzą dwie super dziewczyny z zespołu, my mamy nawał obowiązków, a dodatkowo w branży jest kryzys, bo jest wojna w Ukrainie, bo jest bardzo duży problem z kredytami i pozyskiwaniem nieruchomości przez klientów. Więc ta cała kumulacja tego, co się dzieje i my z Tosią siedzące w niedzielę, ja leżąca, Tosia siedzi i gadamy, okej, co dalej, co my z tym zrobimy, jak z tego wybrnąć, jakie my mamy w tym momencie zasoby, czy to ma sens, co my zrobiłyśmy nie tak, że ci ludzie od nas odchodzą. Tak, czy odchodzą przez nas? To jakby też, to jest jakby cały właśnie ten ciąg po prostu pytań, które sobie zadajemy, drążymy, poddajemy weryfikacji, konsultacjom jakby tutaj właśnie dwóch stron, bo to jakby też to, co jest jakby u nas w duecie bardzo częste. Ja potrafię mieć zupełnie inną wizję niż Kasia, mimo że nam się wydaje, że jakby to jest ta sytuacja i przecież obiektywnie patrząc, to jest właśnie to. Okazuje się, że my dzięki temu, że mamy różne osobowości i jesteśmy inne, to po prostu mamy zupełnie inny odbiór rzeczywistości na te rzeczy, więc też jakby takie drążenie właśnie tą rozmową. I to jest też jakby, bo tutaj mówimy o tej definicji porażki, to jest też taka sytuacja,
sytuacja, której się bardzo nie chce przeżyć. Jakby to jest coś, co nie sprawia nam przyjemności właśnie. No przecież piękna niedziela, no przecież jakby pojedźmy do tego lasu, tak jak właśnie mój mąż z dzieciakami, a nie jakby no zderzmy się po prostu z czymś, co i we mnie, i w Kasi bardzo zapracowało, podrażniło różne też jakieś elementy. I właśnie tak jak Kasia powiedziała, to nie było jakby zdarzenie tego, że tutaj ktoś się zdecydował na przejście właśnie na swoją działalność. Super, jakby dopingujemy po prostu i trzymamy kciuki też za rozwój tutaj naszej koleżanki. Natomiast to jest jakby też taka globalna sytuacja po prostu dookoła i branży, i światowa. I jakby i tutaj po prostu i właśnie z pozyskiwaniem klienta konsekwencje i po prostu i to jest taki po prostu wór. Plus do tego twoje emocje jako człowieka, czyli ktoś odchodzi, więc czujesz się w pewien sposób odrzucony. Ja przynajmniej tak... Tak to odebrałaś. Tak to odebrałam, tak to odbieram. Być może pracownicy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak dla nas to jest czasami emocjonujące, to jest dla mnie taki pozytywny wydźwięk, emocjonalnie trudne. Jak my to w sobie mielimy i trawimy, czego często nie pokazujemy na zewnątrz, poza rozmowami między nami, bo uważamy, że to nie jest na to miejsce, ale to jest naprawdę trudne. I kumulacja i to już jest o nas jakby takie, że tak. To jest to przepracowanie też jakby tutaj między nami, a nie właśnie ten selfie jak na Instagramie pod tytułem, no posłuchajcie, właśnie się spotykam z Kasią i dzieje się tutaj po prostu właśnie taka sytuacja, z której my finalnie właśnie, jakby i to jest też to zestawienie dobra porażka, wyciągamy jakąś lekcję na życie i jakby robimy jakąś weryfikację, a weryfikacje są potrzebne. I w po prostu tym codziennym pędzie, jakby na tłoku obowiązków, czy po prostu z tym, że czasami się chce po prostu mieć luz, odpocząć, zatrzymać i tak dalej, to nie stawia się tego na pierwszym miejscu i nie zawsze jakby, dobra, no to my się spotkamy, teraz mamy umówione z Kasią na za 2 tygodnie spotkanie takie, żeby troszkę szerzej porozmawiać, bo mamy takie prawie cotygodniowe strategiczne spotkania, teraz mamy za 2 tygodnie takie właśnie po pracy, właśnie już poza murami Fugi czy innych właśnie showroomów, miejsc takich typowo związanych z pracą, tylko już tak bardziej towarzysko, gdzie też nam często przeplata się życie prywatne z tym życiem fugowym i wtedy też jakby po prostu powstają jakieś weryfikacje, ale nie jest to na bazie zbudowane właśnie jakiegoś po prostu takiego większego wydarzenia. No dobrze, to teraz... Rozbijmy ten rok na czynniki pierwsze i co spowodowało, że dzisiaj czujecie się mocniejsze, jakie są doświadczenia dzisiaj wasze? Dlaczego ta porażka może być nazwana dobrą? Wiesz co, dla mnie jest coś takiego w tych dobrych porażkach, że właśnie one jakby w dobrych porażkach, w tych sytuacjach właśnie takich trudnych, to, że my musimy wyjść z jakiegoś schematu działań. I to jest tak naprawdę najtrudniejsze. My musimy zrobić taką weryfikację i tak spojrzeć na swoją pracę, na swoje działania, że musimy z jakichś intuicyjnych działań, czy z naszych przyzwyczajeń, czy właśnie jakby takich po prostu schematów, którymi gdzieś działamy, musimy przejść do nowego porządku nieraz. I to jest takie coś, że po prostu to wdrażasz i musisz się tego na nowo nauczyć. Musisz na przykład podejść do czegoś, załóżmy, nie wiem, mniej emocjonalnie, tak? Jakby i to jakby oddzielać trochę na przykład właśnie te własne emocje, to własne jakby o tobie czy przepracować i zauważyć też to, co cię, nie wiem, właśnie blokuje albo co ci jak tutaj gdzieś gniecie i doprowadza do tego, że tobie jest trudno i wyjść po prostu z czymś, z jakąś nową jakością i znowu ją testować tak naprawdę, bo też po roku nie wiesz, czy na pewno te działania jakby w którymś momencie nie zostaną znowu bum i okaże się, że znowu jakby trzeba jakąś weryfikację i to też jakby uczymy się z tego z Kasią od początku, odkąd mamy działalność, tej elastyczności w naszym zawodzie i tutaj jakby dostosowywania się właśnie do bieżących sytuacji i dzięki temu też te kryzysowe, światowe sytuacje, tak myślę, że właśnie czy jak był COVID, czy później właśnie sytuacja z wojną, to nam to też bardzo łatwo pozwoliło przejść w inny tryb pracy, jakby zmienić jakieś różne rzeczy, dlatego, bo to nie była dla nas nowość, że my działamy cały czas według jakiegoś schematu. Oczywiście schematy pracy mamy, natomiast one są modyfikowalne i dopuszczamy to do siebie. I to jest... Czy trochę się dostosowałyście do tej sytuacji? Tak było to
prostsze, no bo już przećwiczyłyście na sobie. Dostosowałyśmy się do zmiany. Jakby tak. I ta zmiana, i to, że to jest jakby konstant sytuacja, że tych zmian jakby w firmie i tego, że my właśnie na przykład prowadzimy ze sobą spotkania we dwie i jakby weryfikujemy różne rzeczy, to nie było dla nas nowe wtedy, tak? To była po prostu jakby rzecz, którą musimy przyjąć, przeanalizować, przetrawić. Każda musi przeżyć ją na swój sposób. Kasia musiała jeszcze wtedy wziąć trochę więcej na siebie niż ja, jakby też z powodu mojej sytuacji jakby prywatnej. No i dalej jakby zebrać ten bagaż doświadczeń. No też myślę, że przechodzenie przez trudne sytuacje daje taką wiedzę na temat siebie i swoich reakcji, też wspólnika, wspólniczki. Jak zareagujesz i jak to będzie wyglądało? To jest bardzo podobna sytuacja jak z tą kontuzją, tak? To nie była moja pierwsza kontuzja. Pamiętam, że przy pierwszej byłam totalnie załamana. Świat mi się po prostu zawalił. Uważałam, że jestem już kaleką, że to jest koniec mojej kariery sportowej. Przy drugiej podeszłam do tego zupełnie inaczej. Po prostu potraktowałam to zadaniowo. Okej, jest kontuzja, przykro mi, to będzie jakaś przerwa w moim życiu, ale wiem, co muszę zrobić. Muszę znaleźć dobrego lekarza, muszę umówić termin operacji, a potem się dobrze zrehabilitować. I wierzę w to, że wyjdę z tego mocniejsza, bo psychicznie będę już inną osobą. I tak się stało. I tak samo jest z tymi naszymi porażkami, czy naszymi trudnymi sytuacjami. Ja po prostu wiem, jeżeli jest kolejna trudna sytuacja, to ja wracam myślami do tych poprzednich. Okej, wtedy było tak, wtedy czułam się bardzo źle, czułam się niepewnie, byłam zestresowana, nie mogłam spać, ale parę tygodni później to już miało zupełnie inne znaczenie. I to też świadomość, że dzisiaj jest tak, ale to minie i za jakiś czas będzie inaczej i to wszystko mija, to jest chyba ta siła. I też jeszcze tak obrazując konkretami to twoje pytanie, to mamy jakby nową architektkę wnętrz, tak jakby tutaj jakby w zamian na miejsce poprzedniej, która jest też cudowną osobą, która nam bardzo dużo wniosła jakby swojego uroku, siebie do pracowni. Świetnie jakby tutaj też i się rozwija i działa. I no znowu jest kolejnym po prostu takim elementem, pozytywnym elementem, który się tutaj spotyka na drodze. To była też mocna weryfikacja projektów i tego, co my przyjmujemy, czego nie przyjmujemy, gdzie mówimy stop, a gdzie jakby tak jakby też takiej czasami, że nie no, bierzemy ten projekt, bo przecież, tak? A może właśnie nie bierzemy tego projektu, bo może właśnie inne przecież jakby jest. Więc tutaj też jakby taka na przykład weryfikacja. Tutaj też na pewno jakby to dbanie o zespół, o którym jakby zawsze, ponieważ jakby go budujemy, zawsze o tym myślimy i pragniemy jakby dobrze się zaopiekować osobami, które pracują w Foodze. Natomiast w ciągu takiego codziennego pędu właśnie, jakby, no, czy obowiązków, czy właśnie tego czasami potrzebnego odcięcia. Ja czasami potrzebuję, nie wiem, popracować w domu w ciszy. Dzisiaj taki miałam właśnie dzień, bo wiedziałam, że tutaj będziemy rozmawiać, więc żeby się jeszcze nie dobodźcowywać po prostu jakby z rana i nie bombardować, no to właśnie jakby zostałam i też praktykuję to w tygodniu pracy i tutaj też trzeba. Mimo, że to robiłyśmy wcześniej, to teraz robimy jeszcze z większą uważnością to, żeby właśnie zatrzymać się, pójść na szkolenie, spotkać się z innymi osobami z branży, nie tylko we dwie, tylko też zespołem, wyjechać gdzieś z zespołem, jakby tutaj słuchać o ich potrzebach, o naszych potrzebach i o tego, że o właśnie to, że po prostu tu jest bardzo duża ta zależność potrzebująca też jakby takiego wspólnego zaopiekowania. Mhm. Kiedy myślicie, przychodzi taki moment w funkcjonowaniu pracowni, że stajemy się bardziej dojrzali do rozmów o niepowodzeniach, o błędach, o takich trudnych sytuacjach? Bo to nie jest codzienna umiejętność. Wiesz, co mi się wydaje, może Kasia teraz powie. Chciałam zapytać, która z was... Właśnie tak zobaczyłam, że je Kasia mu... My musimy walczyć o czas antenony z Tosią. To jest ale tak, się złapałam. To też jest doświadczenie tutaj, że Kasia już łapie, że nie. Już ja, nie po prostu Tosia, ty wiesz, że Kasia już tutaj była, już jeden podcast ma za sobą, więc teraz tak... Dobrze, tak, dobrze. Bo my dwie lubimy sobie pogadać. Czy mam tak wyznaczać teraz kierunek odpowiedzi? Proszę, abyś wskazywał. Jak będę zabierała Kasię, bo to ja mam większą tendencję do zabierania Kasi jakby tego. Kiedy przychodzi taki czas, że
nabieramy tej umiejętności mówienia o niepowodzeniach, tak otwarcie, wprost, że potrafimy się do nich przyznać, potrafimy nazwać błąd błędem, niepowodzenie niepowodzeniem, porażkę porażką. No myślę, że nie ma na to reguły, ale na pewno ogólnopojęte osiągnięcie sukcesu i bycie zauważonym w branży, do otrzymywania pochlebnych słów z zewnątrz pomaga. Bo jeżeli ja jestem anonimowym architektem, którego nikt nie kojarzy, który jeszcze nie ma w swoim dorobku takich prac, którym mógłby się pochwalić, to przyznanie się do błędu, myślę, szczególnie przed klientem, będzie kojarzone z brakiem profesjonalizmu, z nieustrukturyzowaną pracą, być może z jakimś chaosem wewnątrz w firmie. I to jest bardzo trudne, bo przyznawanie się do błędów generalnie jest trudne, bo trzeba wtedy za nie wziąć odpowiedzialność, ponieść konsekwencje. I w życiu prywatnym, i w zawodowym często tego nie chcemy. Także myślę, że ta za nami renoma, która już jest, no daje taką fajną pewność siebie. I takie, że ja wchodzę i właśnie mówię, kurczę, zawaliłam, ale potrafię to zrobić w sposób profesjonalny, od razu z wachlarzem możliwości. To w takim razie jest takie i takie rozwiązanie. Ja już taką sytuację przeżyłam, wiem, że to dobrze się skończy. Także może to jest ten moment. Czy myślisz, że jakiś bagaż doświadczeń już trzeba mieć, tak przepracowanych też, i dostać trochę takiego dobrego odzewu z rynku, że możesz sobie wtedy pozwolić na to, żeby się przyznać do błędu, wiesz, tak? No nie twierdzę, że trzeba mieć, ale myślę, że bardzo pomaga. I szapoba wszystkim młodym osobom, które potrafią przyznać się do błędu, nie mając za sobą takiej podkładki, jak świetne portfolio i realizacje. No ja na pewno taka nie byłam. Musielibyśmy wejść chyba w kwestie pokoleniowe trochę, wiesz, że to młodsze pokolenie nie ma takiego bagażu, jaki my mieliśmy, że każde niepowodzenie, każdy błąd był od razu piętnowany, negowany, tak nagradzany złymi ocenami i po prostu nie chcieliśmy się do tego przyznawać. Dzisiaj młode pokolenie traktuje to właśnie jako sposób, dobra, no jest jakiś etap, popełniłem błąd, to idę dalej, nie? Tak. Czyli tak zastanawiamy się, co to był za błąd, dlaczego się wydarzył, co mogę poprawić. Nie wiem, opowiedzieć o tym, no to jest ta kultura uczenia się na błędach. To prawda, tu jest na pewno ta różnica pokoleniowa, jeśli chodzi o tych młodszych. Natomiast no też patrząc jakby z kolei jakby na starszych, to też tutaj myślę, że my gdzieś do tego doszłyśmy, tak i rozmawiamy o tym, że, no, że błędy się właśnie jakby zdarzają, czy problemy do rozwiązania, czy że to nie jest po prostu takie wszystko właśnie gładziutkie, wyidealizowane i perfekcyjne. Na Instagramie to wygląda super, nie? Bo tak robimy piękne projekty, dostajemy nagrody, wszystkie realizacje wychodzą super, klienci nam zawsze płacą, tak? Dostajemy feedback, którego nie lubię, czyli informację zwrotną. No, to tak wygląda, a po drodze jest ileś rzeczy do przepracowania, do zrobienia, nie? Jakie w waszej sytuacji to są rzeczy? Jakie wam się najtrudniejsze takie, powiedzmy, niepowodzenia i potyczki, potknięcia wydarzyły po drodze? No ja znowu bym powiedziała o kumulacji rzeczy. Najtrudniejsze są chyba relacje w naszej pracy. Relacje z klientem, relacje ze wspólniczką, relacje w zespole. Ale właśnie tak wydaje mi się, że to, o co pytasz, to zależy właśnie od tej informacji, którą my przekazujemy o problemie, o jakiejś sytuacji, tak? Nie mówię o porażce właśnie, żeby nie powiedzieć o katastrofie budowlanej. I w zależności od tego, jak ta druga osoba to przyjmie, jak ona to zobaczy. I jakby właśnie tutaj, jeśli chodzi o pracę z klientem, to jest głównie to, bo to są po prostu jakby dwie osobowości, tak, my jako ten niosący informacje, tak, i druga strona to ten inwestor, i jak my to przekażemy, no a druga strona jak na to zareaguje, tak, i tutaj ten cały właśnie mechanizm informowania o sytuacjach, które no u nas w branży, w momencie kiedy projektujemy najpierw, później realizujemy, po drodze jest mnóstwo czynników, które mogą się czy wysypać, czy może ktoś inny jakby czasem niezależny, zupełnie niezależny. Czy jak właśnie jeśli wchodzimy na przykład na inwestycję, która jest kamienicą przedwojenną, to tam jest, ile tam jest zagadek po prostu poukrywanych, to tutaj jakby mamy po prostu takie doświadczenie, że na przykład jeśli wykonawca, który powie właśnie klientowi,
katastrofa budowlana i on tak powie, to potem ten klient po prostu idzie i niesie po prostu na sobie katastrofę budowlaną. A jeśli my przyjdziemy i informujemy o fakcie typu, no w tej ścianie, gdzie tutaj miało być to, okazało się, że idzie to, mamy na to, to i to rozwiązanie. Według nas jest najlepsze to rozwiązanie. I jakby no, czy jakby, no i co tutaj jakby tak, decyzja finalna pozostaje jakby po Państwa stronie, tak. To są nasze rozwiązania, sugestie, tak? I my tu nie mówimy o tym, że Jezus Maria, nie przewidziałyśmy, że tam coś, no skąd mogłyśmy przewidzieć, skoro jakby na planach architektonicznych tego nie było, odkrywki przed remontem się nie zrobiły i to jest po prostu twór i teraz właśnie to powstaje, więc jakby do tego zupełnie inne podejście, a nie właśnie jakby po prostu nazwanie najgorszymi słowami właśnie sytuacji. Czyli chodzi o komunikację po prostu, o sposób przekazu tego, co się dzieje. To oczywiście i też jakby wypracowaną już przez nas reakcję różną i tą odporność na to, że jak ktoś na przykład do mnie dzwoni z budowy i mówi, musi pani natychmiast przyjechać, bo tutaj po prostu nie rozwiążemy tego bez pani, jak pani nie przyjedzie. I ja zaczynam drążyć jakby dlaczego, co się stało i tak dalej, to często wychodzi, że ja w ogóle nie muszę przyjeżdżać na budowę, tylko jest to bardzo szybko załatwione, a po prostu osoba, która pracuje nad czymś i jest już po prostu tak w to uwikłana i tak tym pochłonięta, ona już nie widzi po prostu jakby tych kolejnych możliwości, które może inaczej zmienić właśnie, nie wiem, proces czegoś położenia i tak dalej, albo że ja mogę właśnie zadzwonić. Dzięki właśnie jakby po prostu też tej otwartości w naszej branży mogę zadzwonić do szeregu osób, które mi podpowiedzą, jak na przykład coś innego zrobić, jak co inaczej zrobić i tak dalej. Nie wielkim kosztem, nie jakby właśnie jakimś po prostu tutaj zatrzymaniem całego procesu budowy, tylko okazuje się, że to jest jakiś malutka rzecz, na którą po prostu ja, jeśli zareaguję w odpowiedni sposób, to nawet klient nie musi tego wiedzieć, bo tam nie ma nawet decyzji jakby klienta w tej małej rzeczy, a my od razu mamy po prostu na to jakieś rozwiązanie, za którym stoi jakby wykonana po prostu przez nas praca. I doświadczenie. To Kasiu, też. Super. Ty powiedziałaś o relacjach, że one są takie trudne. Jaki w takim razie macie wy sposób na to, żeby zadbać nawet o relacje między wami, kiedy macie różną osobowość? Jesteście z trochę różnych światów, macie inne pasje, inną sytuację rodzinną, to jak prowadząc pracownię uniknąć takich niepowodzeń dotyczących czysto stosunków międzyludzkich? Myślę, że super trudne pytanie i odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Gdybym miała odpowiedzieć za siebie, to pójść na terapię. Serio? Tak. Tak? Żeby sobie lepiej radzić w relacjach z ludźmi. W związku, w sensie w parze, w pracy, z pracownikami, z klientami. Ja w terapii byłam i nawet zdarzało mi się kilka tematów zawodowych rozkładać na czynniki pierwsze, z którymi mi było po prostu źle, ciężko. Jakoś czułam, że moje granice są naruszane, że ja myślę co innego, a mówię co innego, że ten klient gdzieś tam nie traktuje mnie tak, jak ja bym chciała być traktowana i nie chciałam tego przerzucić na rzecz, och, ten klient jest okropny, co za charakterek. Ponarzekać sobie standardowo, tak? Mi to nie chce pracować. A wszyscy inni mają idealnych klientów, co i te projekty takie ładne. Zastanawiałam się, okej, nie nadajemy na tych samych falach, ale co ja takiego zrobiłam, że ten klient też sobie pozwala na to, żeby w taki sposób na przykład do mnie mówić albo jeszcze inne rzeczy, tak? Więc terapia, czas na pewno, czyli to, o czym Tosia wcześniej powiedziała, że my w pewnym momencie doszłyśmy do tego, że wpisujemy swoje spotkania w kalendarz. Nie, że pogadamy, jak będzie chwila, bo nie będzie chwili. Nigdy. To się nie wydarzy, tylko my mamy swoje spotkania. I ja na przykład lubię te spotkania, które są po godzinach pracy, bo w godzinach pracy ja czasami mam jakieś takie przytłoczenie myślami i zadaniami, że dopiero po tej przysłowiowej 17 potrafię trochę odpuścić. Teraz wiem, że nawet jak ktoś do mnie zadzwoni, to ja nie muszę odbierać tego telefonu, jestem tu i teraz, mogę trochę bardziej na luzie pogadać, trochę bardziej o pracy, to zależy już tylko od nas, czyli czas, no i dobierać odpowiednich ludzi do współpracy. Ja nie uważam, że z każdym można dobrze współpracować. Mówisz o współpracownikach, o klientach? Też, o wspólniczce. Tak? O wspólniczce to po pierwsze. I tu jeszcze raz podkreślę, że otworzę najdłuższą relację w moim życiu. Taką z wyboru. Więc tak, odpowiednio dobierać ludzi, wspólniczka, jeżeli chcemy mieć wspólnika, wspólniczkę, pracownicy. Nie z każdym będzie nam po drodze. No my mamy taki zespół, który po prostu lubimy. My jak gdzieś razem wyjdziemy czy pojedziemy, to jest fajnie i nie musimy gadać o pracy, wręcz nie chcemy już gadać o pracy.
I to samo, i tak i uważam, że klientów to też. Samo dotyczy klientów. Ja nie z każdą osobą się dogadam. I to jest ogromny komfort, kiedy ja już nie muszę przyjmować wszystkich zleceń, mając spory zespół i duże zapotrzebowanie na projekty, na tematy, na ten... No właśnie, ale czy to nie jest też kwestia czasu, w którym jesteście, że już jesteście na takim etapie, na takim poziomie, że nie musicie brać wszystkich zleceń? Bo może wiesz, pracownia, która zaczyna... Ale wiesz, pracownia, która zaczyna i załóżmy jest to jedna osoba, ona nie potrzebuje tylu zleceń, ile my potrzebujemy. Więc dla niej też jak jest jedna, to też nie ma problemu z relacjami między wspólnikami, prawda? Ale ma inne problemy. Okay. Ale chodzi mi o to, że jedna osoba, załóżmy, potrzebuje 3 projektów na bieżąco, a my potrzebujemy 30, tak? Więc jej też może będzie trochę łatwiej zrobić tą selekcję. Albo po prostu ufać intuicji. My też z Tosią, ja pamiętam, miałyśmy taką sytuację. Bardzo długo prowadziłyśmy rozmowy na temat projektu Kliniki Medycyny Estetycznej. I bardzo chciałyśmy ten projekt zrobić, bo to było w naszej głowie wyjście na jakiś kolejny poziom, etap coś innych nowego. Projektów, coś nowego, coś ekscytującego, z fajnym budżetem, w centrum Warszawy, super temat. To było parę lat temu, więc tym bardziej to nas skręciło. Właściciele czy osoby, z którymi my rozmawiałyśmy, byli tak nie naszymi ludźmi i tak nie fair warunki nam zaproponowali w pewnym momencie, po wielu już w zasadzie tygodniach rozmów i negocjacji. Mimo tego, że byłyśmy wtedy w momencie, kiedy nie miałyśmy wystarczającej ilości projektów, uwaga, i to był taki moment, że trochę się prześlizgiwałyśmy finansowo, powiedziałyśmy nie, absolutnie, to nie jest tego warte, my ufamy swojej intuicji, to będzie męczące, to będzie trudne, to będzie nadużywanie nas, odmówiłyśmy. Ta komunikacja jest tutaj bardzo ważna i właśnie tak jak Kasia mówi, ta praca nad sobą jest kluczowa dla właśnie tej komunikacji. Ja w tym momencie jestem w stanie zupełnie inaczej rozmawiać z ludźmi, inaczej się komunikować, inaczej też to przeżywam. Albo w ogóle nie przeżywam, jakby to też nie mówię, że nie czuję emocji, ale żeby też tak nie zabrzmiało, natomiast jakby nie jest coś dla mnie w kategorii trudności albo problemu, bo po prostu gdzieś zauważyłam tak jakieś, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak reaguję, dlaczego mnie coś stresuje i znowu jakby tutaj, no tak jak Kasia powiedziała, praca nad sobą, nad samoświadomością, doszukiwanie się też właśnie w sobie tych cząstek, które wymagają reparacji jakiejś, czy właśnie po prostu tych zmian, jakichś schematów działań. I, no i to nie jest praca na miesiąc. Ja w tym momencie na przykład wyszłam z jakiegoś problemu, który zauważyłam rok temu, jakby w moim funkcjonowaniu jakby w pracy i siedzeniu przed komputerem. Zauważyłam coś, że nie, ja tak nie mogę. I ja dopiero w tym momencie jakby ja jestem w pełni po prostu odpowiedzialna za to, że ja mogę powiedzieć, że ja z tego wyszłam, tylko że to trwało rok, żebym ja zmieniła proces tego, jak ja pracuję. Tak. Fascynujące jest to, jak dużą świadomość trzeba mieć, wiesz, tak samego siebie, że umiecie się obserwować i siebie nawzajem, to jest super w duetach, nie? Że możemy, jeżeli mamy do siebie zaufanie i taką otwartość, to możemy sobie nawzajem powiedzieć o tym, co myślimy. W duecie ktoś ci coś powie, to jest trudne, wiesz. No nie wątpię. Przełknąć potem. Trudne, bo to jest zazwyczaj bardzo trafione. No ale pomaga finalnie, nie? Tak. I znowu to jest z tą porażką związane, prawda? Że jakby to tego nie chcesz tego usłyszeć. Tak, dlatego mówię właśnie o tej dużej raz świadomości, dwa otwartości, takim zaufaniu do siebie, nie? Że właśnie tworzycie pewien zespół team i to o to chodzi, że mogę sobie powiedzieć wszystko w rozwiązywaniu takich spornych kwestii związanych z błędami czy z porażkami. Jest właśnie to, że po pierwsze umiem o niej opowiedzieć na zewnątrz też, czyli przyznać się przed sobą teraz, powiedzieć o tym na zewnątrz, posłuchać czyichś opinii, jak ktoś sobie, nie wiem, jakby to rozwiązał, jak sobie z tym poradzi i co można z tym dalej zrobić, nie? Czyli pomagam sobie, ale też pomagam innym ludziom, bo no ja lubię słuchać o błędach czyichś, swoje przyjmuję trudniej, to jest jasne, nie? Chociaż te, które ja sam popełniam z własnej winy, bolą najbardziej, ale są najbardziej skuteczne też, nie? Zawsze taka nauka na błędach, więc to uważam, że super, że wy macie względem siebie taką dużą otwartość i możecie sobie o tym powiedzieć, nawet jeśli to boli. Tylko i właśnie, i to jest bardzo dobre podkreślenie, że właśnie nawet jeśli to boli, bo to jest coś takiego, że też jak my tutaj rozmawiamy, to można tak łatwo i przyjemnie, prawda, rozmawiać, jesteśmy uśmiechnięte, miły dzień i tak dalej. Natomiast teraz jakby po prostu... widzowie nasi powiedzą, ale on zajebiście pracuje, to się super wszystko układa. No właśnie, a gdzieś to jakby droga... jest tak, że to jest po prostu właśnie ten moment tych trudności, tak? I że to nie jest takie łatwe właśnie ten
cały proces jakby przyjęcia tego, jakby zrozumienia i jakby no też wyniesienia, no to nie zawsze musi być zgoda w tej drugiej osobie, że też przyjmie tak. tą krytykę. Ja mogę jakby dać też taki może być przykład z życia, naszej ostatniej trudnej sytuacji między nami, w sensie między mną a Tosią, między wspólniczkami, gdzie było nieporozumienie. Ja to, wydaje mi się, mocniej przeżywałam. I potem my wróciłyśmy do pracy po weekendzie i żeby to przegadać, i ta rozmowa trwała chyba 7 godzin. To się zaczęło takiego, słuchaj, pogadajmy, trzeba oczyścić atmosferę, bo można po prostu ciąć nożem, jak to nożem, tak? Tak? I miało być tam godzinka, no godzinka, dwie, dobra, dwie godziny to i tak już dużo jak na rozmowę w poniedziałek, gdzie generalnie zazwyczaj dużo się dzieje. I to było takie, ale i to było trudne i trudne, trudne. I z jednej strony każda z nas miała ochotę powiedzieć, dobra, pas, wychodzę, trzaskam drzwiami, kończymy tą rozmowę. A z trzeciej strony, no nie, ale jak teraz wyjdę, to będziemy w tym samym punkcie albo w jeszcze gorszym. Więc zostajemy i dalej, i dalej, i dalej gadamy. Więc tak, to jest super trudne. Jaki był finał tej rozmowy 7-godzinnej? Jesteśmy dzisiaj tutaj razem. Jesteśmy tutaj razem, dokładnie. I normalnie rozmawiacie. No to nie, no słuchaj, to nie jest tak, że na przykład wszystko z tej rozmowy tak, wiesz, zostało na tej rozmowie po prostu oczyszczone, oczyszczone generalnie, tak? No każda z nas wyszła ze swoimi wnioskami, tak, ze swoimi jakimiś ustaleniami, ale też na pewno z jakimś uczuciem, znowu jakby z emocją. Tak jak Kasia powiedziała, ona to zdecydowanie jakby, no, jakby ten moment przed tą rozmową, która też była zainicjowana jakby ze strony Kasi, jakby to u niej się tak mocniej po prostu zadziało, u mnie nie. Jakby więc tutaj no też to jakby, no to była rozmowa, która też była faktycznie jakby tą trudniejszą rozmową, których mamy kilka na swoim koncie i też jakby po prostu pamiętamy przy okazji różnych sytuacji takich życiowych, myślę. No i to nie jest tak, że każdy jeden element tego został właśnie jakby tak po prostu wysprzątany, wyczyszczony i jest po prostu cudownie. I rozpisałyśmy sobie działanie. No, nie. No to jest, to też są właśnie my jakby tak i to jest, to też gdzieś jest, czy o jakiejś naszej osobowości, charakterze, jakichś właśnie sposobach, których na przykład nie ma zgody nie wiem, we mnie na przykład, żebym zmieniała jakiś sposób działania, tak? Moim zdaniem on jest jakby idealny, czy tam jest okej. Jakby i no i nie, jakby i tutaj też jest, no to nie wychodzi się z takiej rozmowy, jak się słyszy od drugiej osoby, że nie i tak, no dobra, tak jakby no powiedziała nie, to nie, nie, no to się wychodzi, jakby no to trzeba zaakceptować, tak jakby też ta akceptacja tego, no ten cały taki proces czasowy, który też musi się zadziać, czy na przykład no tutaj też było o jakichś naszych takich zachowaniach, czy takich właśnie już bardziej jakby personalnych, z których to nie jest tak, że to się zadzieje jakaś właśnie wielka zmiana na przestrzeni tygodnia, tak? To jest też właśnie, że trzeba niektóre, no ta osoba taka jest na przykład, tak? I okej, tobie może się to nie podobać, ale jakby no finalnie, czy my prowadzimy dalej po prostu. Dobra, to nie było o rozstaniu, jakby to też jakby, bo to już idziemy w dramat. Tosia, nie zdradzaj szczegółów. Nie było aż tak poważnie zabrzmiało, że to no nie było o tym, czy my dalej idziemy i w ogóle jakby nie doszłyśmy tam do takich wniosków, to nie była taka tego typu dyskusja. Natomiast jakby no ta też nasza cały czas ta chęć wspólnego działania i też jakby, też mi się wydaje jakby, ten taki obraz, że my gdzieś idziemy tak jakby że potem. Że jesteśmy razem silniejsze, ja myślę, że to jest to. To też. Ale też wiesz, ten wspólny cel, taki jakiś sukces, tak, który tak. No, też sobie obrałyśmy tak za cel załóżmy. Tak więc to za dużo tego właśnie takiego wszystkiego, żeby też taką jedną rozmowę po prostu. A prowadzicie sobie jakiś taki katalog takich trudnych rzeczy właśnie, spraw. Tak, dokładnie, takich trudnych rzeczy, które musiałyście. Chodź, to zapiszymy nasz katalog. Nie poprawiłaś tego minus. Poprawić humor. Wiesz, bo to chodzi o to, żeby nie popełniać tych samych błędów na przykład, albo nie zaliczać tych samych niepowodzeń. Może tak gdzieś tam w tej historii, którą macie, mogłybyście wrócić do tego, słuchaj, no pamiętasz, miałyśmy taką sytuację, rozwiązałyśmy ją w taki i taki sposób, no to nie róbmy tego teraz tak samo, tak? Wiesz co, mi się podoba, że my dosyć szybko działamy i jak jest jakaś taka sytuacja, którą można w sposób usystematyzowany poprawić i unikać jej w przyszłości,
to my to prawdopodobnie od razu zaczniemy robić. Typu jest nieporozumienie z klientem, to od razu rozmowa pod tytułem OK, musimy mieć nowy zapis w umowie, który będzie nas przed takimi sytuacjami przestrzegał. Tak. No to piszemy. To nie, że tam zrobię to za tydzień. Dzisiaj to robię, bo za tydzień już zapomnę, tak? Mhm. Jak coś się da zrobić w miarę szybko, godzinę, pół godziny, można to gdzieś tam wcisnąć. Nie wiem, czy sytuacja z budowy, to też mamy takie swoje spotkania zespołowe, podczas których też jest miejsce na to, żeby powiedzieć o trudnych sytuacjach, o błędach, o tym, co nam się udało rozwiązać, żeby właśnie zespół mógł na tym bazować jakieś kolejne realizacje. Także katalogu takiego... Nie, to w przenośni było oczywiście. Nie mamy, ale mamy tutaj, myślę... Na twardych dyskach. Foldery, tak, które nam się wyryły. I jeżeli chodzi o unikanie takich samych sytuacji, to wydaje mi się, że całkiem to sprawnie dobrze to działa, bo od razu w trakcie już wymyślamy, co dalej. I to też jest dobry bodziec do tego. To nie jest tak, że my raz na dwa lata na przykład tą umowę znowu przytoczę. Otwieramy umowę, czytamy i zastanawiamy się, ok, czy ona nadal jest dla nas dobra, czy tutaj należy coś wprowadzić. Tylko w zasadzie co dwa miesiące, co trzy miesiące jest, o, tego nam brakuje w umowie. Albo to można już wyrzucić. To się zdezaktualizowało. No. Czy nie wiem, czy ze sposobem rysowania projektu, czy... A ostatnio przeszła ewolucja rysowania projektu. Tak, albo ze sposobem komunikacji z klientem. Ostatnio też w wyniku rozmów z dziewczynami zespołu i różnych sytuacji wprowadziłyśmy trochę inną metodę komunikowania klientowi, na jakim etapie jesteśmy teraz w całej współpracy. Była akcja i reakcja. Także to bardziej to jest też fajne w naszej pracy, że właśnie tej pracy z inwestorem my możemy działać właśnie na takich po prostu schematach, które sobie gdzieś po prostu modyfikujemy właśnie w zależności od doświadczenia, od sytuacji czy od potrzeby i możemy właśnie też jakby bazować na tym taką komunikację z każdym nowym klientem jakby i to znowu jakby jest fajną optymalizacją w ogóle czasu tutaj dla nas i dla naszych architektek. No dla klienta też, bo też jakby już dostaje coś gotowego i wie na przykład z czym, jaki etap jakby ma związek, pomimo jakby oczywiście wcześniejszej oferty czy zapisów właśnie w umowie. A w takiej codziennej pracy, kiedy macie do czynienia z inwestorami, wykonawcami, przygotowujecie projekt, to jakiego rodzaju błędy zdarzają się najczęściej albo takie, z którymi macie najwięcej pracy? Wiesz co, ja bym tutaj nie wiem... Kasia, chcesz? Sprytny wymyk. Nie, bo ja bym nie powiedziała, że tu jest jakiś, wiesz, taki, że ja bym powiedziała, że jeden błąd i on jakby na przykład właśnie się powtarza, bo jest to nasza reakcja. Może chodzi bardziej o rodzaj. To może być przeróżny właśnie, bo i może być na rysunku, i może być w wizualizacji, że potem się okazuje, że o, jak to opracować technicznie. Aczkolwiek to jakby... No to jest do opracowania, to już osoba, która robi wizualizację raczej wie, że to będzie właśnie do... Czyli chyba to się chodzi o to, że jak przygotowujecie projekt i nie wiem, podczas inwentaryzacji zabraknie jakiegoś wymiaru, czegoś nie przewidzimy, albo wyjdzie nam jakaś właśnie taka sytuacja. To właśnie każda rzecz jest możliwa. Okay. I ten wymiar, musicie być Państwo gotowi na wszystko. Wymiar budowy też można nie wziąć tego wymiaru z budowy, kiedy robisz tam 250-metrowy stare budownictwo mierzysz. Też może to jest po prostu jeszcze Twoja właśnie... Ja myślę, Tosia, że takie błędy jako błędy, że nie wiem, zapomniałyśmy o gniazdku gdzieś, albo wymiar się nie zgadza, 10 centymetrów, to ściana naprawdę... jest za płytka i stelaż się nie mieści? Wiesz co, ja bym traktowała to w kategorii drobiazgów. Mamy tak fajne ekipy wykonawców i taki sposób komunikowania się też z ludźmi, że okej, błąd, no dobra, ale jak go rozwiązać, co teraz zrobić, co będziemy się pałować, a czyja to wina, ale kto to tak narysował, przerzucać odpowiedzialność, kto był na tym pomiarze, halo, czy to po imprezie jakieś było mierzone, no przecież to jest nieistotne, tak? Każdy z nas popełnia błędy, my popełniamy błędy, nasz zespół popełnia błędy. Klienci też popełniają błędy i ja bym powiedziała, że to, co jest najbardziej niebezpieczne, to jest brak dobrego przepływu informacji. Dziękuję, że to powiedziałeś. Między nami i naszymi inwestorami i tego cały czas się uczymy, czyli
To, co najbardziej niepokoi inwestorów, taka jest moja opinia po latach działania, to jest takie poczucie, że oni nie wiedzą, co się dzieje, że jest chaos, że nikt nie trzyma ręki na pulsie, że oni muszą to robić. Chaos informacyjny, tak, dezinformacja i brak komunikacji. Dokładnie. I jeżeli oni czują, że my to mamy pod kontrolą, że my wychodzimy z propozycjami, ok, jest taka sytuacja, co teraz zrobić, tutaj są różne rozwiązania, o tym Tosia mówiła dużo, to od razu jakby z tego napięcia bardzo szybko schodzimy. Mhm. I chyba o to chodzi, żeby nie za wszelką cenę stresować się, jak to zrobić, żeby tego błędu nie było, bo on będzie, tak czy siak, większy bądź mniejszy, tylko jakby szybko rozładowywać tą sytuację. Mhm. Ale myślicie, że da się uniknąć błędów tak w ogóle? Jest jakiś system na taki sposób na profilaktykę, żeby temu zapobiegać? Unikać, zminimalizować tak, ale zapobiegać do zera nie. Mhm. Zamknąć firmę co najwyżej. Czy nie robić nic, tak? Mhm. Mhm. Nieźle. Bardzo mi się podoba, bo to jakby sprowadza się wszystko do tego, że musimy się umieć komunikować. Śmiało, Kasiu, bardzo pewnie. W ogóle o co chodzi z tym błędem, że on nas tak stresuje, że on w nas powoduje takie błąd, czerwone lampki, panika, dzwonię tu, tam, siam, jestem cała spocona i generalnie świat się wali. Przecież to jest w zasadzie naturalne, tak? My też nie jesteśmy chirurżkami, które, tak? Tak się mówi? Które pracują na... Nie, źle powiedziałam. Rafał wyciągnie narzędzie teraz do dykcji. Mistrzyniami w obsłudze skalpelu. Chirurżka brzmi dobrze. Mam na myśli, że okej, czuję dużą odpowiedzialność za swoją pracę, to jest poważna praca, a jednocześnie ja nie ratuję ludzkiego życia. To nie jest tak, że jak mi się omsknie ręka w autokadzie, to ktoś zginie, tak? Mhm. Więc skalę tych problemów, ja się bardzo cieszę, że nie mam takiej odpowiedzialności, bo ja jednak cenię to, żeby żyć w miarę jako wyluzowany człowiek, chociaż ja nie jestem chyba zbyt wyluzowana, ale... I jednak mimo wszystko nie chcę takiej odpowiedzialności, nie wybierałam dla siebie takiej drogi zawodowej, więc skąd jest, myślę, że też trochę z tego Instagrama jest ta obsesja na punkcie błędów i problemów. A czemu? Rozwiń to proszę. Dlaczego jest taka obsesja? Bo jak ją rozumiesz? Idealny świat na Instagramie. W ogóle w mediach społecznościowych. W ogóle w mediach społecznościowych, więc jeżeli załóżmy, do nas przychodzi klient i coś się dzieje negatywnego, to on może mieć poczucie, że jest naszym pierwszym klientem, u którego taka sytuacja ma miejsce. Ale wiesz, jedno z częstszych powiedzeń, możemy przytaczać teraz wiele, to jest tak, że proszę pana, nigdy mi się to nie zdarzyło. To w ogóle pierwszy raz w życiu mam coś takiego. Ile razy słyszycie takie rzeczy? My nie mówimy takich rzeczy. Nie wiem, czy my coś takiego... Nie. Bo już ja mogę przytoczyć, odpowiadając trochę teraz, jak odwrócimy relację na twoje pytanie, bo w zeszłym roku miałem okazję prowadzić jeden z paneli na Dniu Porażki, ale też słuchać innych potem, jak odsłuchiwałem sobie rozmowy. I była taka rozmowa, pamiętam, gdzie rozmawiały trzy panie ze sobą. To były panie dyrektor, załóżmy, spółek finansowych, jakichś banków i tak dalej. I one w pierwszym zdaniu, jak się tylko przywitały, powiedziały: porażka, my w ogóle nie ponosimy żadnych porażek. Nie ma takiego słowa w naszym słowniku. I to może też tłumaczyć, że my się nie powiedziałam, że nie używam tego na co dzień słowa, tak? Że tutaj pada ono wielokrotnie podczas naszej rozmowy. Trudny wymiar, chociaż brzmi fajnie. Porażka. Nie, ale dobra porażka brzmi fajnie. Jeśli wyciągamy z niej wnioski... No porażka naturalnie porażka? Jest zła, nie? No właśnie. No właśnie, można by było zgłębić temat. Tutaj pojawiła się taka bardzo fajna... To wy napisałyście, co to są wartościowe błędy. I jak je rozpoznać? Dlaczego są wartościowe? No to ja już nie wiem, czy ja mam mówić jako pierwsza. Czym jest dla was wartościowy błąd? Wartościowy błąd, jeśli nie dobra porażka. Jest tym, że właśnie wychodzisz z niego mocniejszy, zbudowany. Czego się uczysz? Z większą świadomością, z wiedzą. Ze zmianę, niesie ze sobą zmianę, która realnie ma ten dobry wpływ na właśnie no całą po prostu tą machinę, czym jest właśnie prowadzenie tej pracowni architektury wnętrz, czym jest robienie i projektów, i szkoleń, i pisania e-booków, i tutaj dalej jakby prowadzenia remontów, więc to jest, jeśli to właśnie jakby przynosi ten dobry rezultat tutaj i my też widzimy ten efekt, no to wtedy tutaj możemy o tym mówić na pewno. O wartościowym błędzie. A takie są. Też wydaje mi się, że im więcej my mamy w sobie luzu i zaufania do tego, co robimy, i nasi klienci mają też do nas więcej tego zaufania,
tym paradoksalnie tych błędów jest zdecydowanie mniej. Bo właśnie praca pod takim dużym napięciem, takim ciśnieniem, takim poczuciem, że ktoś tylko tak czeka, żeby cię złapać, że och, tutaj... Kasia, ale są tacy inwestorzy, tacy klienci, znaczy, żeby już teraz nie przyczepić się, drodzy Państwo, inwestorów samych, bo mam nadzieję, myślę, że w każdej branży nie będą też nas oglądać, ale chodzi o to, że jako ludzie są wśród nas takie osoby, które tylko czekają, żeby cię wypunktować, nie? No... Ja przytaczam, bo mam takiego znajomego, który zajmuje się produkcją podłóg drewnianych, różnych elementów z drewna, i on często mówił, był bardzo często sfrustrowany w swoim życiu w pracy, bo mówił, słuchaj, jest w Warszawie taka dzielnica, gdzie jest bardzo dużo biurowców i mówi, tam chyba rano przychodzą ludzie i się wymieniają, kto bardziej wypunktował swojego wykonawcę, kto komu nie zapłacił albo kto znalazł więcej błędów, nie? Ale, bo ja mam teraz taką myśl, że jeżeli działamy w ten sposób, żeby tylko komuś wypunktować, wytknąć, to w drugiej stronie jestem przekonana, że zrodzi się coś takiego, okej, ukryć wszystkie błędy. Cokolwiek się wydarzy, ta osoba nie może się o tym dowiedzieć, zamieść pod dywan, I w ten sposób się z tą sytuacją zmierzyć. A mi zależy jednak na szczerości i na finalnie oddaniu jak najlepszej usługi. Czyli jeżeli się coś trudnego pojawi i gdzieś poniekąd ja jestem w to zamieszana, bo nie jestem idealna i zdarzyło mi się po prostu czegoś nie dopatrzyć, no to myślę, że większą wartością jest to, że my mamy odwagę się do tego przyznać i jednak przedstawić rozwiązania, niż tak zachachmęcić, bo klient może do końca nie wie. On w sumie może nie wie, czego należy oczekiwać, więc my na to przymkniemy oko i będzie po sprawie, tak? Wiesz, to nie jest długodystansowe, myślę, działanie i na pewno nie w naszym stylu. I tu dla mnie dochodzi jeszcze to, jak mówisz o swoim koledze, to o tym, jakby jak on to przyjmuje. Tak, bo jeśli mi jakiś klient będzie punktować, że jeśli byłaby tak, hipotetycznie zakładając, jeśli byłaby taka sytuacja, żebym zapomniała zrobić gdzieś gniazdka do lodówki. Na przykład drobiazg. Drobiazg przecież, to dla mnie to nie jest w kategorii katastrofy budowlanej. Ja wiem, że na to, za moim doświadczeniem, że to jest jakiś mały pikuś po prostu do rozwiązania. Mało tego, ja z moją ekipą robię takie rzeczy bezkosztowo. Tak jakby to nie jest tak, że ja teraz zatrzymuję całą budowę, zastanawiam się, Jezu, my musimy pruć teraz wszystkie ściany, żeby do skrzynki dotrzeć i żeby to zrobić na jakimś oddzielnym obwodzie. Boże, co ja powiem klientom? To nie jest w ogóle jakby, to nie jest to przeżycie moje. Tak, to jest na takiej zasadzie, nie ma? Jak to? Róbmy. Jakby koniec. I no... Przecież trzeba podłączyć gdzieś tę lodówkę, tak jakby tutaj pokazuje taki bardzo obrazkowy. Natomiast jakby to jest też coś, nad czym ja pracuję i będę pracować, na pewno długoterminowo bardzo, nad redukcją mojego stresu. I to mi po prostu znaleźć odpowiednie dla mnie narzędzia, które powodują we mnie większy spokój, mniejsze przyjmowanie właśnie czyjś, tak tutaj, jeśli jest osoba, która punktuje cię za każdy element, możliwe, że ona jest właśnie jakby takie stanowisko zajmuje u siebie w korporacji, jest menadżerem, który właśnie punktuje innych, bo jego z tego rozliczają i tak dalej. W związku z czym to nie jest jakby tutaj temat na temat mojego projektu. A jeśli ja to będę przyjmowała i będę się tym stresowała, Boże, czy on jutro mi nie wyśle jakieś listy i tak dalej, no to będzie katastrofa. Ja muszę się trochę od tego odciąć i muszę dowieść po prostu dobrze zrobiony projekt i dobrze zrobioną realizację. Natomiast tutaj też długo pracując z naszymi wykonawcami, dostawcami, tu w tym środowisku nie ma czegoś takiego, że ktoś szuka winnego. Tak, jakby to nie jest tak, że ja zadzwonię do dostawcy i powiem, nie ma elementu na budowie, on sprawdzi, ale protokół jest podpisany, to znaczy w takim razie, że ekipa ukradła. No nie ma czegoś takiego. Jakby on zazwyczaj robi po prostu tak, że mówi, było dowiezione, nie wiem co się stało, dostarczymy, dowiem się na kiedy to będzie. Poinformuj ekipę, że będzie to za tydzień, dwa, coś, czy oni jakby mogą tyle poczekać, czy musimy kombinować takim innym transportem. Klient tego zazwyczaj nie wie, bo po co ja mam jakby pisać i raportować to klientowi, jeśli to też nie jest moje jakby... Ja nie mam dostarczyć tego klientowi, że ja gdzieś tutaj rozwiązałam takie, teraz zgloryfikujmy mnie, bo ja w ciągu jednego dnia tutaj załatwiłam to, że jednak będzie jakiś element, którego nie ma. A kto nie dopilnował tego elementu? Dlaczego jakby to znikło? Nie ma to znaczenia. Nie tak. Ma. I to też jakby jeszcze mój spokój, tak jakby reakcja i to, że też ten inwestor, ja go nie muszę angażować w każdą jedną rzecz. Mi zależy na tym celu, żeby to było zrobione dobrze.
i żeby wszystko po prostu pasowało i żeby znowu jakby nie robić jakieś prowizorki, jakichś ukrytych rzeczy, tylko żeby dostarczyć po prostu dobrą usługę i świetnie wykonane wnętrze. No to już mówisz, to się o takim trochę wyższym poziomie, kiedy wszyscy jesteśmy super skomunikowani, mamy do siebie zaufanie i rzeczywiście tego inwestora nie musisz angażować, nie? Bo pracujemy na ten wspólny cel. Ta praca właśnie, wiesz, długoterminowa właśnie, która nam też w tym momencie pozwala właśnie no, mówić o tym, że tak jakby te błędy nie zawsze właśnie już są, jak się wypracuje to na latach, to ja nie jestem z tym sama, bo ja mam zaplecze innych osób, ja mam sieć zbudowaną kontaktów, ja mogę się odezwać. Akurat mam ten komfort, że mam wspólniczkę, więc jakby tutaj my dużo ze sobą po prostu rozmawiamy, ale nie mając wspólniczki, to na przykład do mnie też się odzywają inne architektki z jakimś pytaniem, tak? Jakby czy ja miałam taką sytuację, jakby jest wymiana myśli, jest otwartość. Więc to jest takie też zaangażowanie się trochę w tę społeczność, która też wymagała w którymś momencie czasu prywatnego i wymaga czasu prywatnego też do budowania relacji, do dialogu, do dokształcania się. No to jest taki cały wielowymiarowy proces. Wiele imprez trzeba przeżyć, jednym słowem. Też są częścią naszej pracy, oczywiście. Tak, bardzo ciężka sprawa. Mam w ogóle szczęście do świetnych szefów i kiedyś pracowałem z takim młodym, no niewiele był starszy ode mnie, młodym szefem, który mówił, że słuchaj, no ty jedziesz na to szkolenie nie tylko po to, żeby zdobyć wiedzę, ale przede wszystkim po to, żeby poznać ludzi, żeby potem wiedzieć, do kogo zadzwonić, jak się coś wydarzy. Nie? To właśnie tak o to chodzi i temu też w tym pomagają imprezy. Różnego rodzaju spotkania branżowe, targi, konferencje i aftery. Tak. No więc właśnie. Tosiu, jeszcze wrócę do tego wątku, o którym powiedziałaś, że proces długofalowy przygotowania czy twojego spokoju. Jak w takim razie o to zadbać? Jakbyście mogły tak jako receptę powiedzieć innym uczestnikom tego rynku, tej naszej branży? Na pewno, wiesz co, na pewno to jest indywidualna sprawa i też do mojej jakby tej pracy nad tym przyczynia się to, że oprócz bardzo wymagającej pracy, która jest wielowątkowa i to nie jest właśnie tylko robienie projektów, tylko to jest prowadzenie biznesu i dookoła różnych aktywności. Nie tylko tutaj właśnie tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o towarzyskich aktywnościach, ale też właśnie prowadzenia przez nas szkoleń, czy właśnie tutaj jeszcze tworzenia e-booków, to ten edukacyjny jeszcze jakby aspekt naszej działalności, to też po prostu mam bardzo intensywne życie po pracy, które też mnie dodatkowo po prostu bardzo bodźcuje. Dwójka małych dzieci, którychże są absolutnym wulkanem energii, wymaga ode mnie, na pewno też, wymaga po prostu ode mnie tego, żebym ja nie zeszła do poziomu zero, tylko żebym ja zeszła do poziomu minus 1000. Więc jakby ja tutaj muszę szukać dla siebie na ten moment takich właśnie narzędzi pracy i jest to, dla mnie jest to i medytacja i jakby odcinka od wszystkich bodźców typu telefon i tak dalej, to nie musi być właśnie jakby, że ja wchodzę w jakiś stan właśnie takiej relaksacji, medytacji, czy jogi, ćwiczeń, jakby sportu, który sport na przykład jest dla mnie w moim życiu obecny od zawsze, ale teraz wybieram taki sport, który mnie bardziej jakby uspokaja i wzmacnia, a nie mnie dodatkowo wrzuca na bardzo wysokie tony, co kiedyś kochałam, tak, ja kiedyś bardzo lubiłam crossfit, ale w tym momencie to by mnie po prostu wystrzeliło już po prostu. Ja muszę jakby zrobić sobie jogę, muszę zrobić sobie coś spokojnego, co po prostu mi, i muszę się też do tego mobilizować i zmuszać, że ja teraz naprawdę potrzebuję się odciąć od wszystkiego, a nie właśnie gdzieś tam iść, gdzie jakby moje ciało by dalej chciało jakby gdzieś tam iść, gdzieś tam myśli po prostu dalej buzować, tutaj notować, tutaj coś robić i tak dalej, bo to by doprowadziło mnie w dalszej konsekwencji, myślę, że do jakiegoś załamania i tutaj muszę o to dbać, mając po prostu dwie bardzo duże odpowiedzialności, firma, rodzina i jakby i też jeszcze w tym wszystkim znaleźć właśnie siebie, swoje też jakby pasje, towarzystwo, no i ten balans właśnie. Dobre słowo, balans. A trudny. Tak. Do uzyskania. Kasiu, to jeszcze do ciebie się zwrócę, bo prowadzicie z Tosią działalność edukacyjną, prowadzicie kursy też, tak jak tutaj Tosia wspomniała, piszecie e-booki. Jak w takim razie sprawić, żeby porażka nie była tak trudna w takiej działalności codziennej, żebyśmy otwarcie mówili o błędach, żeby to był taki element no po prostu budowania lekcji, odbierania lekcji? Jak sprawić, żeby porażka nie była taka trudna? Żebyśmy mówili o błędach otwarcie. Tak. Myślę, że dzielić się nią, tak jak my mamy to szczęście, że możemy się stresującymi sytuacjami dzielić.
była taka piosenka, nie pamiętam kto to śpiewał właśnie, że pół na pół, tak? I radości są pół na pół, mm-hmm. i stresy są pół na pół. Gdybym ja czuła, że wszystko jest wyłącznie na moich barkach i ode mnie wszystko zależy, to myślę, że poziom stresu byłby dużo, dużo wyżej. Bardzo, bardzo to cenię, że mimo jasnej struktury, co która z nas robi w firmie, my już w tym momencie nie powielamy swoich obowiązków, chociaż kiedyś tak było, ale to zmieniłyśmy. To jeżeli przychodzi taka sytuacja, że któraś z nas teoretycznie powinna być odpowiedzialna za błąd, to nie ma takiego myślenia, tak? Że nie, to twój projekt, ty nawaliłaś, ty nie dopilnowałaś. Mhm. Tylko zawsze jest, no okej. To jest wytworzone trochę intuicyjnie przez nas. Jakoś mamy takie poczucie właśnie tutaj w naszej parze, że fuga jest takim naszym dzieckiem. My jesteśmy tym rodzicami i jeśli właśnie dziecko popełni błąd, to my je wspieramy. I to niezależnie, czy to jest błąd Kasi, mój, czy którejś z architektek. Mhm. Tylko po prostu jakby my wspólnie wypracowujemy tego rozwiązania właśnie bez szukania jakby tej winy, znaczy przyczyny szukamy, tak? Mm-hmm. Jakby dlaczego można, jak można to sobie inaczej jakby z tym poradzić. Natomiast jakby rozłożenie właśnie tej odpowiedzialności bez dodatkowego obarczania tej drugiej po prostu osoby, która i tak wie, że jakby to mm-hmm. gdzieś zrobiła, więc no, po co jej jeszcze... Już w psychice ma jakąś zadrę, po prostu. Tak. No tak, więc ona tak. Właśnie zwraca się jakby o tę pomoc, a my jesteśmy, naszą rolą jest po prostu tutaj właśnie tego zaopiekowanie się, dostarczenie odpowiednie jakby po prostu tutaj tego rozwiązania, no i ewentualnie później jakieś tak rozmowy tej weryfikacyjnej, co można byłoby. Ale to nie każda, też nie o każdej rzeczy tak trzeba znowu jakby tak. Tutaj rozkładać na czynniki ale pierwsze. Ale też myślę, że dla osób, które nie mają wspólnika i są same mhm. prowadzące działalność, no to fajnie byłoby, my też staramy się to robić, tak chyba schodzić z tego piedestału szefa, tak, że jestem szefem, jestem nieomylny, nie popełniam błędów, tylko właśnie rozmowa z zespołem, wymiana informacji, mhm. przyznanie się wprost, że coś mi nie idzie, gdzieś tam utknęłam, to też jest bardzo fajne i budujące. Oczywiście, że to nie będzie ten sam poziom, co ze wspólnikiem, że już na tych najwyższych rejestrach, kiedy jest najgorzej, masz to wsparcie bardzo mocne, ale w codziennym życiu myślę, że bardzo rozwijające. Mhm. Już tutaj kilka osób, które prowadzą solo pracownię, właśnie mówiły, że zazdroszczą duetom czy w ogóle zespołom, kiedy mamy wspólników tego, że kiedy przychodzi kryzysowa sytuacja, to mam do kogo tak zwaną gębę otworzyć mhm. i powiedzieć, zrzucić to z siebie, nie? Bo czasami w domu nie mogę albo nie chcę obarczać swojego partnera, partnerki. W domu się nie chce, bo tak dużo trzeba kulisów wytłumaczyć. To całe musisz długie dojście zrobić. Tak. A wspólnicy mówisz jedno zdanie i ona wie. I ona wie, mhm. no, o co chodzi. Dokładnie. Więc tego wam zazdroszczą solistki i soliści. Też jest fajne to właśnie w duecie, że zazwyczaj my nie mamy w tym samym momencie tak jakby tego kryzysu. Czasami jest, ale jakby to jest, to prawdopodobieństwo jest mniejsze, że to będzie razem tak. niż jakby oddzielnie, więc też jest ten przepływ energii, także, która się właśnie po mówimy prostu... o prywatnych kryzysach, tak? Niezwiązanych z pracą. Czy właśnie jakby w pracy taki, że ma się po prostu jakiś na przykład mniejszą motywację, żeby, tak? Bo właśnie na przykład ma się jakieś zmęczenie, które idzie z, no nie wiem, na przykład z mojej prywatnej sytuacji, tak, że nie spałam 3 lata zupełnie, więc jakby wtedy naprawdę nie miałam już takich po prostu, takich sił, żeby po prostu wskoczyć z wielkim uśmiechem we wszystko i po prostu działać wszędzie z największą energią. No a z kolei jakby Kasia wtedy miała bardzo dużą energię, więc jakby no to jest, to gdzieś się po prostu zadziewa i też no bez takiej, bez tego takiego wypominania, dobra, to ty teraz miałaś to, to ja teraz jakby jestem tutaj, tak, tylko to się po prostu no właśnie długofalowo odbywa. No i na tym wypada nam zakończyć. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze naszej społeczności, że gdybyście mieli taki temat, że nie macie się do kogo odezwać i chciałybyście, czy chcielibyście zrzucić z siebie kwestię niepowodzeń, błędów, to Kasia i Tosia są idealnym adresem, żeby zadzwonić, napisać, poprosić jakąś konsultację, bo wasza otwartość jest wielka. Za co też bardzo prowadzimy takie konsultacje. Super, tak. No to już w ogóle bosko. To powiedzcie w takim razie, jak to najlepiej zrobić, gdzie do was napisać i pod jaki adres się zwrócić. Najlepiej wysłać nam maila, bo na Instagramie bardzo dużo dostajemy wiadomości i to umyka. Mail jest super uporządkowany. Powiesz go, Kasiu, jak brzmi? Do kamery nawet. Tutaj tak. info@fugaarchitektura.pl. My pewnie to gdzieś tutaj podlinkujemy na dole. Super, już zapomniałam, że są kamery.
Także mail jest taką formą, na którą na pewno na 100% odpowiemy, jeżeli jakiekolwiek są problemy. To, no to jesteśmy otwarte. I te konsultacje prowadzimy i dla inwestorów, po prostu jeśli ktoś chce się z jakimś właśnie tutaj do nas tematem zwrócić, ale mamy też przeprowadzone takie konsultacje z początkującymi architektami wnętrz, czy z architektami właśnie, którzy chcą skonsultować jakiś temat, a wiedzą, że właśnie lepiej jakby pomówić jeszcze z kimś innym, jakieś inne, jeszcze inną perspektywę złapać. I one są o projektach, bo też takie miałyśmy, że ktoś gdzieś na układzie funkcjonalnym chciał się z nami po prostu jeszcze skonsultować, ale też bardziej o tej czysto formalnej jakby stronie prowadzenia firmy, czy pozyskiwania klienta, czy tutaj jakby jakichś tematów budowlanych. Czyli to taka coachingowa trochę działalność jeszcze? No tak, ja nazywam ją na razie konsultacyjną. Okay. Ale otwiera się najwyraźniej nowa nisza. Ale jest ta otwartość i to nam dało bardzo dużo jakby kursy, gdzie właśnie te osoby do nas się zwracają z tak przeróżnymi pytaniami, że też sam kurs, na którym mamy przewidzianą tę wolną rozmowę i dyskusję, nie wystarcza dla takich osób. I do nas później kursantki właśnie przychodzą jeszcze na takie indywidualne właśnie konsultacje i wynoszą z tego, wiem, swoje po prostu i są też, wracają do nas z takim pozytywnym odbiorem. Doskonale. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Drodzy Państwo, dziękujemy. Kasię i Tosię bez kłopotu znajdziecie w mediach społecznościowych, bo są tam dostępne i aktywne. Ja za dzisiaj dziękuję. Do nas możecie pisać na adres podcast@internity.pl. Tutaj podlinkujemy wszystko, co się da. No i jeśli mogę z tego miejsca, bo taki był tytuł Dobra Porażka dzisiaj, to zapraszam do obserwowania Fundacji Dobra Porażka, której ja jestem wolontariuszem, a podcast Spokojnie o Wnętrzach jest partnerem Dnia Porażki, który w tym roku będzie 18 października na żywo i będzie dotyczył edukacji i błędów w edukacji. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.